Dr Paul Williams jest dziś emerytowanym profesorem filozofii indyjskiej i tybetańskiej na Uniwersytecie w Bristolu w Anglii. Aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku był także dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Studiów Buddyjskich i byłym prezesem Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Buddyjskich. Oto jego krótka historia. Dorastałem w kościele anglikańskim i chodziłem regularnie do kościoła. W wieku 16 lat zapuściłem włosy i zacząłem interesować się medytacją. Kościół przestał mnie interesować. Zainteresowany filozofią, rozpocząłem studia w tym kierunku i pojawiła się też możliwość studiowania filozofii indyjskiej i tybetańskiej na Uniwersytecie w Bristolu. Otrzymałem później doktorat filozofii buddyjskiej ze specjalizacją filozofii tybetańskiej i tym samym przestałem uważać się za chrześcijanina. Stałem się buddystą tradycji tybetańskiej, tej samej co Dalai Lama, przez około 20 lat. Byłem zapraszany na wykłady i dyskusje filozoficzne do radia i telewizji. Zacząłem również praktykować medytację joginów, transcendentalną, a nawet później jej uczyć, pomimo tego, że tak naprawdę nie potrafiłem medytować. Buddyzm jest religią, ale we wszystkich swoich formach nie uznaje Boga. Dużo ludzi uważa, że jeśli nie wierzy w Boga, to nie może być religią. Jest to zawsze temat dyskusyjny, ale jednak jest to religia. Dużo tekstów buddystów podaje wręcz solidne argumenty przeciwko obecności Boga, Stworzyciela, przed którym mamy za cokolwiek odpowiadać. W swojej filozofii buddyzm nie uznaje, że są potrzebne odpowiedzi na pytanie, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego ten świat materialny istnieje. Natomiast to, co go łączy z chrześcijaństwem, jest próba znalezienia odpowiedzi na to, co jest moralnie dobre. Więc jeśli mamy problemy z wiarą w istnienie Boga, buddyzm staje się atrakcyjną religią do praktykowania. Oczywiście są i tacy, którzy uznają, że jest to tylko forma jakiejś psychoterapii czy też filozofia życia. Buddyzm uważa, że nasze problemy, cierpienia, nieszczęścia wynikają z tego, że w naszych umysłach zakorzeniona jest chciwość, nienawiść, złe pożądania i celem naszym powinno być oczyszczenie umysłu z tych negatywności. I praktykuje się to właśnie przez medytację, skupiając się tak naprawdę tylko na sobie. Czyli zmiana procesu myślowego, oczyszczenie umysłu ma doprowadzić do uzyskania stanu radości, nirwany. Dlatego buddyzm kieruje ludzi do medytacji, bo pracuje nad umysłem. Czyli odnosi się z tej strony do transformacji twego umysłu i to jest jej pierwszym celem. Skoro więc wszystko dotyczy mojego umysłu, stąd nie ma zainteresowania Bogiem. I to jest różnica między chrześcijaństwem. Dla chrześcijanina celem jest Bóg, nie umysł, nie stan emocjonalny, nie emocje. Buddyzm również wierzy w reinkarnację, w to, że po śmierci rodzisz się na nowo i pojawiasz się na ziemi w innej formie. Będziesz się reinkarnował wiele, wiele razy. Będziesz się naradzał na nowo, dopóki nie przepracujesz czegoś w twym życiu, dopóki nie osiągniesz perfekcji. Dla mnie to był problem, bo pomyślałem, że za każdym razem, kiedy się na nowo narodzę, to przecież nie będę już ja. W chrześcijaństwie jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny. Rodzisz się i umierasz tylko raz. Dla dzisiejszego świata buddyzm jest bardzo atrakcyjny, bo po pierwsze nie podejmuje problematycznego, jak dla wielu, tematu Boga, i ofiaruje różne formy medytacji, które przynoszą uczucie spokoju, radości, wyciszenia, harmonii, odłączenia od świata, wojen, nienawiści i przemocy. I oczywiście można to zrozumieć. Moja córka jest buddystką i powiedziała, że jest zadowolona, bo to jej daje wiarę, że jej zmarły kot powróci na ziemię ponownie. Mnie zaczęło nurtować to, skąd biorą się te wszystkie materialne rzeczy. Skąd wszystko to pochodzi? Jak powstało? Pomyślałam, że musi być jakieś źródło tego wszystkiego.
a żadna tradycja buddyjska tego nie rozważała. Niektórzy buddyści pytali, jeśli jest Bóg, to skąd On pochodzi? Dla wierzących takie pytanie w ogóle nie powstaje, bo dla nich Bóg jest początkiem. Ludzie, którzy dorastają wierząc w Boga, nie zdają sobie sprawy, jaką niesamowitą rzeczą jest wierzyć w Boga, jak oni się różnią od tych niewierzących. Kiedy ja w końcu zaczęłam wierzyć, wszystko wokół nabrało kompletnie innego sensu. Jakbym był wstrząśnięty i nagle wszystko wokół zobaczyłam w innym świetle. Ale narodził się kolejny etap. Skoro odkryłem, że Bóg istnieje, zastanawiałem się, jaką drogą iść, jaką religię wybrać. Wiara w Boga nie czyni cię chrześcijaninem. Jest wiele religii, które wierzą w Boga, jak na przykład islam. Zaczęłam dużo czytać i od razu zainteresował mnie temat zmartwychwstania. Wszelkie dowody wskazywały, że naprawdę miało to miejsce i mnie to przekonało. To było coś wyjątkowego. I absolutnie uwierzyłem w zmartwychwstanie i to przekierowało mnie w stronę chrześcijaństwa. To był oczywiście wieloletni proces myślowy. Mój ostatni wykład na uniwersytecie zakończyłem pytanie, które zostawiłem dla wszystkich studentów. Istnieje raczej coś niż nic? Dlaczego w ogóle coś jest? I wyszedłem. To było zakończenie mojej 20-letniej pracy jako profesora buddyzmu. Oczywiście widzę teraz we wszystkim łaskę Boga. W buddyzmie nie ma czegoś takiego jak łaska Boga, bo Bóg nie istnieje. Skoro wiedziałem, że chcę być chrześcijaninem, narodziło się kolejne pytanie. Który kierunek wybrać? I najbardziej przekonujący dla mnie okazał się katolicyzm. I kiedy zacząłem studiować historię chrześcijaństwa, a szczególnie historię ojców Kościoła, zrozumiałem, że wszyscy chrześcijanie na początku byli katolikami. Próbowano mnie przekonać, że ten Kościół jest skorumpowany, ale to nie był żaden argument dla mnie. Skorumpowane są prawie wszystkie instytucje, a cała reformacja, która miała miejsce, tak naprawdę miała na celu oczyszczenie Kościoła z tej korupcji. Bóg na to pozwolił, aby nie doprowadzić do szerzenia się błędów, które się wtedy pojawiły. Wiele ludzi miało problem z dziewictwem Maryi. Dla mnie to nie problem. Wierzę, że Bóg jest tak wszechmogący, że może wszystko. Wiele ludzi miało problem z uznaniem autorytetu. Ja właściwie uwielbiam ten aspekt. Jestem tak nieudolny, że potrzebuję konkretnego i jasnego prowadzenia Kościoła. Mówiono mi, że to Biblia ma być tym autorytetem, ale wtedy pozostaje kwestia jej interpretacji. Nawet Luther i Calvin różnili się w tej kwestii. Teraz centrum mojego życia jest msza święta, nie medytacja. Jest niesamowita. To ten moment największego spotkania z Bogiem na tej ziemi. Najbliższy, jakiego możemy tutaj doświadczyć. To, że Kościół mówi, że Jezus jest obecny na mszy świętej, to nie jest żadna fantazja. On jest tu obecny. Na medytacji Go nie znajdziesz, najwyżej jakieś miłe uczucia. Jak widzę ludzi znudzonych na mszy świętej, patrzących na zegarek, to się dziwię i pytam, co wy robicie? Czego szukacie? Przecież przed wami jest Bóg. Dla mnie to jest niebo na ziemi. Wielu katolików uważa, że Kościół jest taki niepopularny. Kościół nigdy nie był popularny. Od początku nie był i nigdy nie nauczał tego, co ludzie by chcieli usłyszeć. Akurat w tym jednym buddyzm może się zgodzić z chrześcijaństwem, bo Budda powiedział, co ja nauczam, nie jest tym, czego ludzie oczekują. Ludzie nie rozumieją i nie chcą słyszeć prawdy, ale chcą, żeby Kościół zaadoptował się do zmiany tego świata i mówił im to, co chcą usłyszeć. Ale jeśli to zrobi, to wtedy będzie błędne.
Jeżeli ktoś z Twoich bliskich zostanie buddystą, nie martw się. To nie jest jakaś okultystyczna religia. To jest starożytna, respektowana religia. Tylko trzeba im powiedzieć, że nie mogą być równocześnie chrześcijanami i buddystami. Jeśli już dokonali takiego wyboru, to tylko dzięki Duchowi Świętemu mogą powrócić do Kościoła. Nie można praktykować medytacji Dalekiego Wschodu i mówić, że to ci pomaga być chrześcijaninem, bo to są dwa różne światy. Kościół katolicki również zachęca do medytacji, ale jest to już zupełnie inna medytacja. Myślę, że każdy powinien zadać sobie pytanie. Gdyby mi ktoś przyłożył pistolet do głowy i zapytał, czy wierzę w Boga, co by odpowiedział? Ja sobie zadałem takie pytanie i jako buddysta umarłbym z przekonaniem, że Boga nie ma. Uważam teraz, że to odejście od wiary na te wszystkie lata właściwie mnie uchroniło od bycia biernym chrześcijaninem i to pewnie tylko z nazwy. I nie żałuję, że byłem buddystą. To sprawiło, że mogę teraz pomóc innym zrozumieć te różnice i z przekonaniem żyć pełnią wiary katolickiej. Przy okazji świadectwa profesora Pola chciałabym poruszyć kwestię jogi, która stała się bardzo kontrowersyjnym tematem na świecie wśród chrześcijan. Joga jest oryginalnie określana jako jeden z systemów filozofii indyjskiej i jej celem jest skupianie się na wewnętrznej jaźni. Została przejęta później przez buddyzm. Wspólną esencją zarówno jogi, jak i buddyzmu jest osiągnięcie oświecenia poprzez dyscyplinę. Buddyzm nazywa to oświecenie lub urzeczywistnienie nirwaną. Natomiast w świecie zachodu zaczęła być traktowana jako system ćwiczeń rozluźniająco-relaksujących. Jogą zaczęto nazywać już prawie każdy rodzaj ćwiczeń, co właściwie doprowadziło do tego, że jogini rozpoczęli sprawę o prawa autorskie, aby zatrzymać ten rozwijający się proces używania nazwy joga w celu zwykłych ćwiczeń. Pozostało to natomiast kwestią sporu i zamieszania wśród chrześcijan. Zapytałam koleżankę, która od lat prowadzi studio jogi i nie jest chrześcijanką ani osobą religijną, czy ona uważa, że te ćwiczenia mogą mieć jakiś wpływ duchowy na człowieka. Odpowiedziała, że tak i rozumie, dlaczego niektórzy chrześcijanie wolą nie praktykować jogi. Natomiast najlepszym wyjaśnieniem dla mnie w tej kwestii była odpowiedź katolickiego egzorcysty, księdza Chada Ripperghera, który powiedział tak. Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć tylko u mistrzów jogi, nie na internecie. I każdy z nich powiedział jasno. Każda pozycja ustawienia ciała i jego ruch jest reprezentacją konkretnego wschodniego bóstwa, czyli odpowiednikiem demona. W moim doświadczeniu spotkałem ludzi, którzy byli opętani przez demony właśnie przez praktykowanie jogi i zalecam, aby się kompletnie trzymać z dala od praktykowania jogi jakiejkolwiek. A na koniec przytoczę słowa Jezusa, które przekazał polskiej mistyczce Alicji Lęczewskiej. Szkoda czasu na zbytnią troskę o wygląd zewnętrzny ciała, skoro tak można wiele jeszcze uczynić dla upiększenia duszy. Ciału zapewniaj to, co niezbędne, aby nie utrudniało ci spełniać swej służby. Ciało jest tylko środkiem, jaki otrzymałaś, aby przejść ludzką drogę oczyszczenia i opowiedzenia się za moją miłością. Ciało same w sobie nie ma żadnej wartości. Nie ulegaj słabościom ciała, bo od nich zaczyna się wiele złego. Twoim celem jest rozpoznanie mnie i jednoczenie się ze mną w miłości oraz świadczenie o mnie. Nie przywiązuj się do środków, aby nie zabrakło ci możliwości na osiągnięcie celu. Wiara nie potrzebuje rozumu, choć może z niego korzystać. Dziękuję za Waszą uwagę. Z Bogiem!